Cześć, z tej strony Paweł z Kapela LA. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak stworzyć ciekawy film na social media w formie Reels. Zapraszam! Zanim zaczniemy tworzyć nasz film, jeszcze kilka słów tytułem wstępu. Jak wiecie, krótkie filmiki zdobywają coraz większą popularność w internecie, dlatego trzeba iść z duchem czasu i zacząć też samemu tworzyć taki film. Tylko jak to zrobić i na co zwracać uwagę? Pierwsza zasada, musicie pamiętać o tym, że filmiki te są krótkie, trwają około 30 sekund, 15 do minuty i już w pierwszych 5 sekundach musicie zainteresować potencjalnego odbiorcę po to, żeby oglądał ten film i został z Wami na czas tego filmu, ewentualnie zostawił tego lajka. Dlatego pamiętajcie, żeby na samym początku wybrać jak najlepsze ujęcia, właśnie po to, żeby przykuć wzrok odbiorcy. Druga rzecz to tematyka filmu, czyli w tak krótkim czasie musimy przedstawić jakąś historię lub relację z jakiegoś wydarzenia lub po prostu pokazać dane miejsce, które odwiedziliśmy. Film, tak jak w poprzednim odcinku, zmontujemy w darmowym programie iMovie, który macie na swoich urządzeniach, a jeśli nie, możecie go za darmo ściągnąć z App Store. Projekt mam już przygotowany, mam też wybraną muzykę i ujęcia, bo chcę się teraz skupić na tym, żeby Wam opowiedzieć, jak stworzyłem 40 sekund krótką historię i też na co zwracałem uwagę, montując ten krótki film. Jeśli nie wiecie, jak obsługiwać program iMovie, odsyłam Was do wcześniejszego odcinka, gdzie krok po kroku pokazałem całą obsługę. Przejdźmy teraz do naszego filmu. Tak jak widzicie, mam tutaj dodane już wszystko na timeline'ie. Film trwa 40 sekund. I w tym czasie chcę pokazać zajawkę naszego wyjazdu do Meksyku. Pierwszym ujęciem, jakie wybrałem, jest taki odjazd od obiektywu, bo będzie to rozpoczęcie naszej historii, czyli robimy zdjęcia, nasz wyjazd z perspektywy aparatu, to co widział nasz aparat. Tutaj też taka mała dygresja, pamiętajcie o tym, montując filmiki, żeby montować je do muzyki, czyli pamiętamy o tym, żeby albo przejście między ujęciami było na bicie, czyli kiedy mam jakieś charakterystyczne uderzenie w muzyce, pojawia się nowy klip, lub jeśli jest zakończenie jakiegoś rozdziału w muzyce, kończy się jakiś dźwięk, jakiś głos, wtedy możecie też zastosować przejście między ujęciami. Zobaczcie, rozpoczęcie wygląda w ten sposób, że odjeżdża aparat i jest przejście na Justynę, która siedzi na plaży o zachodzie słońca. Celowo jej sylwetka jest rozmazana, a wzrok skupiony jest na falach, które rozbijają się o brzeg. Już troszkę rozpędzamy naszą historię. Jest jazda na skuterze na Cozumel, wypożyczyliśmy skuter, jeździliśmy po wybrzeżu, naprawdę mieliśmy super widoki. W tym ujęciu pokazuję plażę, bo to będzie kolejny etap do tego, co zobaczycie na kolejnych ujęciach. Tak jak widzieliście, pierwsze ujęcie, jedziemy na skuterze, patrzymy na plażę. Z plaży przenosimy się już do ujęcia z drona, gdzie pionowo od góry widać rozbijające się fale i wybrzeże. I kolejne ujęcie już jest z łodzi, gdzie byliśmy na nurkowaniu i wpadam do wody, żeby nurkować. Tutaj jest też bardzo fajne przejście, które bardzo łatwo jest zrobić. Na przykład jeśli będziecie skakać do wody, nagrać to i moment, kiedy wpadacie do wody, zakończyć w tym momencie ujęcie. I następne ujęcie już jest spod wody i zrobi się takie fajne, płynne przejście, tak jak widzicie tutaj. Zmieniamy całkowicie lokalizację, ale żeby zostać w klimacie wody i nie było takiego dużego dysonansu, że nagle jesteśmy w wodzie, a nagle zmienia się całkowicie otoczenie, jest przejście przez wodospad na naturalne baseny, w których byliśmy na północy Meksyku i Justyna idąca w kierunku końca basenu, żeby zobaczyć widok. I cały czas jesteśmy w klimacie wody, jak widzicie, bardzo lubimy też podczas naszych podróży być blisko natury, oglądać te miejsca, dlatego na tym skupiamy się, pokazując świat przez nasz obiektyw. Byliśmy nad wodospadem, no i tutaj pokazujemy siebie. Bardzo różne w takich filmikach jest też, żeby pokazać osoby, to też będzie bardziej interesowało, zachęcało odbiorcę do oglądania. Kolejny wodospad, tutaj Justyna w łodzi siedząca na jej dziobie i płyniemy w jego kierunku. I tutaj zastosowaliśmy takie przejście, że Justyna była widziana od tyłu, ale z daleka. I kolejnym ujęciem jest już Justyna na bliskim kadrze i zabawa pod światło. Wykorzystujcie tego typu ujęcia, żeby źródło światła, czyli na przykład jak tutaj słońce, było
wkierowane w obiektyw, a osoba Wam przysłaniała to, bo stworzy to bardzo fajne refleksy. Można tworzyć bardzo ciekawe ujęcia i dodaje to też takiego specyficznego klimatu do naszego filmu. Kolejne ujęcie to wschodzące słońce nad wodą, gdzie wypływaliśmy w rejs. Krótka przebitka. Tu jeszcze ptaki na skalę o wschodzie słońca w takim fajnym, ciepłym klimacie. Kolejne ujęcie jest już z telefonu, które bardzo prosto zrobić. Wystarczy telefon obrócić, wystawić go za burtę, dać go zaraz nad wodę i zrobi to nam bardzo fajną perspektywę. Widzicie, tu jeszcze pojawia się słońce. No i tutaj już główny punkt naszego rejsu, czyli wieloryb, którego udało nam się zobaczyć i jego załamujący się ogon. Kolejne ujęcie to grupa delfinów wyskakująca z wody. I na kolejnym bicie już przechodzimy dalej, jedziemy samochodem, znowu zabawa światłem. Pojawiają się refleksy, czyli pokazujemy kolejny element podróży, przemieszczanie się. I na zakończenie, no już mamy 35 sekund naszego filmu. Ujęcie zrobione w nocy na tle rozświetlonego miasta, które dało nam bardzo przyjemne tło. No i tym ujęciem kończymy nasz krótki film. Jeszcze z takich rzeczy technicznych, jak będziecie dodawać filmy na swój timeline i na przykład będzie one z telefonu czy z aparatu i zobaczycie, że jest dźwięk, którego nie chcecie wykorzystywać w swoim filmie. Tutaj pod ujęciem, pod jego grafiką zobaczycie taką belkę i ten pasek wystarczy przesunąć na sam dół do 0% i wtedy wyłączy się dźwięk z tego filmu. A jak zobaczyliście na początku, między tymi dwoma ujęciami jest przejście, które w tym programie bardzo łatwo można dodać. Tutaj z górnego panelu wystarczy wybrać przejścia. Ja wykorzystałem przejście rozmycie i przeciągnąć je na timeline pomiędzy dwa ujęcia i wygląda to w ten sposób. A jeśli nie chcecie tego ujęcia wykorzystywać w swoim filmie, wystarczy go zaznaczyć i usunąć. Jeśli dodacie muzykę na timeline i ona będzie za głośna, warto ją przyciszyć i można to zrobić w bardzo prosty sposób. Wystarczy tą belkę na naszym klipie muzycznym przeciągnąć w dół, ustawić odpowiednią wartość, ja akurat ustawię 20% i sprawdzić głośność. Tak jak mówiłem wcześniej, docinajcie ujęcia tak, żeby kończyły się na bicie lub na jakimś motywie w muzyce. Ja akurat montuję do bitu, jest to zdecydowanie prostsze i zobaczcie, jak to wygląda tutaj. W momencie, kiedy pojawia się uderzenie, zmienia się ujęcie i wygląda to w bardzo naturalny sposób. Inną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę w swoich filmach, jest kolorystyka. Jeśli chcecie, żeby była ona bardzo różnorodna, nie ma problemu, ale jeśli chcecie utrzymać jakiś klimat filmu, te ujęcia, które są dodane na timeline, bardzo łatwo można pokolorować. Zacznijmy od drugiego ujęcia. Wystarczy wybrać tą paletę kolorów. Korekcja kolorów jest nawet podpisane. I w bardzo prosty sposób, na przykład prawym suwakiem, prawą belką i suwakiem, przesuwając go w prawo, zwiększymy zabarwienie zdjęcia na pomarańczowo, czy ono się nam bardziej ociepli. Jeśli chciałbym rozjaśnić je, na lewym suwaku przesuwając go w lewo, rozjaśniam trochę cienie lub zostawiam tak jak były, bo dla mnie są ok. I takie działanie warto jest powtórzyć na każdym ujęciu, bo często się zdarza, że aparat czy telefon nie oddaje w pełni tych kolorów, a tymi kilkoma prostymi krokami można nadać nasycenia do naszych ujęć. Jak widzicie, na naszym ujęciu po bokach mam czarne paski, a chciałbym się ich pozbyć po to, żeby ten film dobrze się wyświetlał na telefonie. Zaznaczamy klip, zaznaczamy opcję kadrowania i ujęcie obracamy o 90 stopni. Tak musimy zrobić z każdym ujęciem po to, żeby później łatwo i dobrze oglądało się go na telefonie. Wszystkie ujęcia mam już obrócone i ostatni krok, eksportujemy plik. W prawym górnym rogu zaznaczamy opcję udostępniania, eksportuj plik. Nazywamy swój film Reels. Zaznaczamy jakość Full HD, jakość wysoką, kompresja lepsza jakość. Dalej, jeszcze raz Reels. Miejsce zapisu na biurku, zachowaj. Musimy chwilę poczekać, aż program zapisze nasz film. Widać to tutaj w prawym górnym rogu. I zaraz musimy wykonać jeszcze jeden krok, żeby dobrze się oglądał nasz film na telefonie. Nasz film jest już wyeksportowany i ostatnią rzeczą, jaką musimy zrobić,
jest otworzyć go w podglądzie, edytować, albo po prostu obrócić o 90 stopni i wtedy będziemy mogli go oglądać bez problemu już na telefonie. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia następnym razem, a przed Wami film, który zmontowaliśmy.